Stowarzyszenie Kibiców GKS-u Katowice SK 1964 zorganizowało dwudniowy turniej Silesia Cup 2012. Do Katowic zawitały ekstraklasowe zespoły, takie jak Polonia Warszawa, Korona Kielce, Lech Poznań czy Górnik Zabrze. W turnieju wzięły udział także drużyny z niższych lig, w tym gospodarz, pierwszoligowy GKS Katowice. Jest to pierwsza impreza pod nazwą Silesian Cup i oczywiście mamy nadzieję, jesteśmy przekonani, że to będzie impreza cykliczna. Więc w przyszłym roku planujemy kolejną edycję. Mam nadzieję, że tak jak w większości tego przypadku turnieju będzie to rozwijać i może będzie to jeszcze z większym rozmachem na większą skalę. Stolica województwa śląskiego słynie z doskonałych imprez sportowych na najwyższym poziomie. W Katowicach odbywają się wydarzenia rangi krajowej oraz międzynarodowej. Imprezy te promują miasto nie tylko w skali kraju, ale także Europy i świata. Doskonała baza treningowa gwarantuje sportowcom możliwość rozwoju. Mecze na stadionie Gieksy przy ulicy Bukowej 1 rozgrywały dzieciaki z rocznika 2004 i młodsze. Na turnieju liczyła się przede wszystkim dobra zabawa oraz postawa fair play. Wszystkie drużyny mogły liczyć na żywiołowy doping rodziców. Moja drużyna jest twardym zespołem. Nie poddajemy się, staramy się kiwać, podawać i strzelać bramki. Wybrałam piłkę nożną, bo jest fajna. Można zarabiać dużo pieniędzy i takie rzeczy. Podoba mi się ten turniej, no i jestem najlepszy. W dorosłej piłce chciałbym grać w lidze hiszpańskiej w Realu Madryt albo w Barcelonie. No i chciałbym też zagrać oczywiście w Lechu Poznań. Doskonałą organizację imprezy docenili zaproszeni goście. Turniej jest super zorganizowany. Kibice stanęli naprawdę na wysokości zadania. Tyle się dzieje, że trudno to ogarnąć. Taki turniej oni zapamiętają do końca życia. O to w tym wszystkim chodzi. O dobrą zabawę przede wszystkim. Dla mnie liczy się chęć rywalizacji sportowej, zaangażowanie i to jest przede wszystkim najważniejsze. Jeżeli tak dalej będą tą ścieżką kroczyć, no to mają szansę gdzieś tam później zaistnieć. Im więcej takich turniej, tym mi się wydaje, ta piłka będzie bardziej promowana, tym możemy wybrać w końcu jakąś reprezentację, bo o to przecież w tym wszystkim chodzi, prawda? Dla chłopców jest to jak gdyby takie przetarcie przed tym, co będzie jeszcze na pewno z biegiem czasu dla nich w tej przyszłej karierze piłkarskiej. Mam nadzieję, że tak będzie. Zabawa najważniejsza, tak jak i my na treningach, formę treningów mamy wszystko w grach i zabawach, bo to dzieci najbardziej cieszy i gra, to jest najważniejsze. Mecze rozgrywano w grupach. Najlepsze drużyny wyłoniły spotkania finałowe. Wszyscy młodzi piłkarze otrzymali nagrody oraz pamiątkowe puchary. Impreza pokazała, że talentów w Polsce nie brakuje. Widać, że niektórzy już potrafią dobrze grać w piłkę. Jan Furtok, legenda katowickiego klubu, podkreśla słuszność idei turnieju. Taki turniej rzeczywiście jest dla tych dzieciaków. Każdy otrzymuje medal i tu nie ma przegranych, sami wygrani. W przyszłym roku czeka nas druga odsłona Silesia Cup. Miejmy nadzieję, że podobnie jak w pierwszej edycji nie zabraknie emocji, dopingu i dobrego futbolu.